Bardzo dziękuję szefom firmy Lockheed Martin za zaproszenie tutaj do tego wspaniałego zakładu. Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali to spotkanie, bo celem tej wizyty, tego spotkania jest przyspieszenie dostaw sprzętu amerykańskiego, najnowocześniejszego amerykańskiego sprzętu do Polski. Zaczęliśmy rok temu od podpisania umów, a już dzisiaj tutaj za mną i wcześniej mogliśmy oglądać, powstały pierwsze elementy konstrukcyjne F-35. F-35, najnowocześniejsze, zdecydowanie najnowocześniejsze myśliwce, samoloty bojowe na świecie. Polska dołącza do elity państw, które będą mogły używać tych myśliwców celem odstraszania. Przede wszystkim odstraszania. W tym celu także rozmawiałem dzisiaj wcześniej z kierownictwem firmy o innych rodzajach broni, JASSM-XR, które dopiero będą wchodzić na wyposażenie armii amerykańskiej. My bardzo chcielibyśmy również być pierwszym krajem zagranicznym lub jednym z pierwszych, który wejdzie w posiadanie tych pocisków rakietowych, które mogą być wystrzeliwane właśnie z samolotów bojowych i pociski te mogą mieć zasięg do 1900 kilometrów. Ale szanowni państwo, wszystko zaczęło się od naprawy finansów publicznych. Ani rok temu nie moglibyśmy podpisać tej umowy na F-35, ani dzisiaj nie stałbym tutaj, gdyby nie naprawa budżetu. To dzięki temu mamy w ciągu roku podwojony, a w ciągu ostatnich paru lat potrojony budżet, razy trzy budżet na wydatki obronne. To dlatego jesteśmy partnerem dla najpoważniejszych firm, największych firm zbrojeniowych z całego świata. Takich jak właśnie tutaj Lockheed Martin w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się od naprawy budżetu państwa, bo nasi partnerzy, w szczególności partnerzy amerykańscy, wiedzą doskonale, że tylko ci, którzy poważnie traktują bezpieczeństwo, mogą być poważnie traktowani przez inwestorów i poważnie traktowani przez dostawców najnowocześniejszego sprzętu produkowanego na całym świecie. To właśnie jest taki sprzęt. Nasi piloci są już szkoleni, jeśli chodzi o obsługę właśnie tych samolotów bojowych, myśliwców F-35. Ja zapytałem, jak im idzie. Mogę powiedzieć, że otrzymują pierwsze certyfikaty i spotykają się z ogromnymi słowami uznania. Nasi piloci są elitą NATO. Bardzo serdecznie dziękuję wam, drodzy piloci, nasi wojskowi, którzy już dzisiaj pokazujecie, na co was stać. Zapytałem, jak długo trwa przeszkolenie pilotów, to usłyszałem, że polskich pilotów krócej. I cieszę się, szanowni państwo, że nasza elita wojskowych dołącza w sposób interoperacyjny do sojuszniczych wojsk NATO, służąc na sprzęcie naprawdę najnowocześniejszym. To właśnie dlatego wycofujemy z użycia sprzęt starszy, sprzęt posowiecki. On nie będzie nam już w ogóle potrzebny w najbliższych latach, dlatego że kupujemy rekordową liczbę HIMARS-ów. Kupujemy 32 samoloty F-35. Mamy już przecież 48 samolotów, bardzo dobrych samolotów F-16, kupionych i sfinansowanych przez ostatnich kilkanaście lat. Teraz chcemy, aby ten proces pozyskania F-35 był dużo szybszy, żeby odbył się w ciągu najbliższych kilku lat i cieszę się, że już po roku mamy do czynienia z budową tych elementów konstrukcyjnych. I szanowni państwo, bardzo dobra wiadomość. Przygotowywane są bazy, dziś pokazywano mi to również tutaj podczas szczegółowej prezentacji, przygotowywane są bazy w Świdwinie i w Łasku pod stacjonowanie F-35. I oprócz tego rozmawiałem również tutaj dzisiaj z kierownictwem firmy, aby części procesu serwisowania tych najbardziej skomplikowanych, najbardziej zaawansowanych technologicznie i technicznie samolotów świata również były w Polsce.
To jest oczywiście proces. Proszę zwrócić uwagę. Dopiero teraz, po 15 latach z okładem, mamy w Bydgoszczy pierwsze elementy serwisowania F-16, naszego poprzedniego zakupu sprzed niemal 20 lat. Chcemy, żeby ten proces przebiegł dużo szybciej. Pokazywałem, na co stać polskich inżynierów, jak zaawansowana jest polska myśl techniczna. Mówiłem o polskich kooperantach, firmach mniejszej, średniej wielkości. Ten polski ekosystem produkcji zbrojenia jest jednym z lepszych, jest rozbudowywany teraz, jest jednym z lepszych w Europie, w NATO. I to jest też podstawa do rozwijania dalszej współpracy z najlepszymi producentami sprzętu, takimi jak Lockheed Martin. Szanowni Państwo, ten zakład tutaj to nie tylko miejsce, w którym tworzy się samoloty F-35, tworzy się sprzęt wojskowy. To tutaj także tworzy się bezpieczeństwo. To w tym zakładzie tworzą się ramy przyszłego bezpieczeństwa Polski. Dlatego obok F-35 wspomnę także o tym, że dzięki naprawie finansów publicznych zamówiliśmy rekordową liczbę sprzętu z Korei, ale także HIMARSy, tutaj produkowane, współprodukowane również właśnie przez tą firmę. Moje długie rozmowy tutaj były bardzo dobre, bardzo owocne. Myślę, że cała współpraca zostanie poszerzona w przyszłości o budowę części zakładów obsługujących. Być może uda się nam również pozyskać te pociski o rozszerzonym zasięgu. To też jest bardzo ważne celem odstraszania wszystkich potencjalnych wrogów. I nasze bezpieczeństwo może być ugruntowane poprzez współpracę z tak znakomitymi dostawcami, właśnie jak Lockheed Martin, czy kolejni, do których się udaje, po to, aby przyspieszać, po to, aby weryfikować proces dostaw do Polski i aby pokazywać, że Polska jest tym najbardziej, jednym z najbardziej wiarygodnych partnerów właśnie dzięki finansom publicznym, które są u nas w zupełnie innym stanie niż były wcześniej. Dziękuję. Panie premierze, teraz czas pytania dziennikarzy. Bardzo proszę, pierwsza redakcja. Grzegorz Urbanek, Telewizja Polsat. Panie premierze, pytanie... Głośniej, proszę. Raz, teraz słychać. Tak. Jeszcze raz, Grzegorz Urbanek, Telewizja Polsat. Panie premierze, chciałbym zapytać, w jaki sposób mówimy tutaj o relacjach polsko-amerykańskich i współpracy z firmami zbrojeniowymi w Stanach Zjednoczonych. W jaki sposób ta współpraca i to, co pozyskujemy ze strony Stanów Zjednoczonych, zaspokaja, w jakim stopniu zaspokaja potrzeby naszej armii, naszych wysiłków, jeśli chodzi o zbrojenie, odstraszanie potencjalnego rywala, jak ważna jest ta współpraca i właśnie w jakim stopniu zaspokaja nasze potrzeby. Dziękuję. Dziś podczas spotkania z kierownictwem firmy Lockheed Martin potwierdziliśmy sobie tą naczelną i nadrzędną zasadę, że to nie tylko zakupy sprzętu, ale właśnie lokowanie produkcji amerykańskiej w Polsce, a jest tego coraz więcej, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem na kuli ziemskiej. To dzięki Stanom Zjednoczonym dzisiaj Rosja łamie sobie zęby w wojnie za naszą wschodnią granicą. I właśnie dzięki pogłębieniu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo stawiam przede wszystkim na współpracę zbrojeniową ze Stanami Zjednoczonymi. To jest główny gwarant bezpieczeństwa. Rozwijanie łańcuchów produkcji. Kooperacja z polskimi firmami, które już istnieją, a także tacy kooperanci, którzy będą dopiero mogli stworzyć swoje linie produkcyjne na skutek umów, które tutaj podpisujemy. To jest rzeczywisty przełom w zakresie bezpieczeństwa. Ci, którzy inwestują w bezpieczeństwo, są traktowani bardzo poważnie przez tych, którzy są dostarczycielami bezpieczeństwa. To właśnie dlatego, właśnie dzięki temu mogę powiedzieć, że dzisiaj tutaj zacementowaliśmy nasz wielki polsko-amerykański sojusz, który jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. I to dlatego właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy główną część sprzętu, najważniejsze rodzaje broni, takie jak F-35, samoloty bojowe, które nie mają sobie równych na świecie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja.
Dzień dobry, Marta Kozik, TVP Info. Niedawno ogłosił pan Narodowy Program Amunicyjny. Czy w ramach jego przewiduje pan współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, współpracę między innymi w zakresie przeniesienia amerykańskiej technologii właśnie do Polski? Jak najbardziej tak. O tym również tutaj dzisiaj rozmawiałem z kierownictwem firmy Lockheed Martin. Stany Zjednoczone są oczywiście potentatem w produkcji amunicji, ale nawet tutaj tej amunicji jest cały czas za mało. I dlatego dwa tygodnie temu podjęliśmy ten wysiłek, aby zwiększyć wydatki na produkcję amunicji w Polsce. Już w przyszłym tygodniu odbywa się komitet sterujący. Zaprezentujemy wkrótce naszym rodakom postęp prac w tym zakresie. Zależy mi bardzo na tym, aby była to produkcja w Polsce, produkcja realizowana przez polskich producentów, ale także oczywiście zapraszamy amerykańskich producentów. Zapraszamy producentów od naszych sojuszników, a Amerykanie są naszym głównym sojusznikiem. A więc to bardzo ważne, że podjęliśmy taki program, że jesteśmy gotowi zaangażować się kapitałowo w wysokości ponad pół miliarda dolarów i dokonać zamówień na około 3 miliardy dolarów. I mogę powiedzieć, to jest dopiero początek. Jestem przekonany, że we współpracy ze znakomitymi polskimi firmami, także firmami prywatnymi, takimi jak WB Electronics, ale także państwowymi, które mają również dobre zakłady, jak Desamet, który odwiedziłem z komisarzem Thierry Bretonem niedawno, będziemy zwielokrotniać produkcję amunicji w Polsce. Narodowy program amunicji, produkcji amunicji jest podstawą do zbudowania naszego bezpieczeństwa. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, panie premierze. Tomasz Kozłowski, Dziennik Fakt. Troszkę głośniej. Ja mam dwa pytania. Panie premierze, pierwsze jest, dotyczy pana wypowiedzi. Na początku powiedział pan, że ta wizyta ma też na celu przyspieszenie tych dostaw. Czy tutaj mógłby pan premier powiedzieć, o jakim horyzoncie czasowym mówimy, to znaczy względem tego, jak planowano przy podpisywaniu umowy, a jak udało się przyspieszyć tę, czy w ogóle udało się przyspieszyć, czy sprzęt dotrze szybciej do Polski i kiedy pierwszy samolot dotrze do Polski, a drugie pytanie dotyczy, pan podpisał się na części tego samolotu dzisiaj, chciałbym, żeby pan opowiedział o emocjach, które panu towarzyszyły, jak się pan podpisywał na części tego kadłuba. Dziękuję. Szanowni państwo, takie podpis jest oczywiście pewnym symbolem postępu prac, a jednocześnie drobnym potwierdzeniem naszego polsko-amerykańskiego sojuszu. Tutaj dzisiaj wszędzie tego nie widać, ale wszędzie we wszystkich miejscach, które odwiedzałem, były polskie flagi na różnych elementach konstrukcji samolotów, które są tworzone i które już, odpowiadając na pana pytanie, w sposób przyspieszony będą przybywały do Polski w najbliższych latach, czyli nie 15-20 lat jak F-16, tylko najbliższy rok, 2, 3, 4 już są zaplanowane dostawy samolotów F-35 do Polski. To bardzo ważne, ponieważ potrzebujemy ich szybko. Potrzebujemy ich szybko po to, aby zwiększyć poziom naszego bezpieczeństwa. I ważne jest, aby nasi amerykańscy sojusznicy, ale także ci tutaj, którzy produkują tę broń, widzieli, że jesteśmy bardzo dobrym odbiorcą tych samolotów, że nasi piloci są jednymi z najlepszych na świecie, że nasze zakłady w Polsce mogą w znakomity sposób wzmocnić, wzbogacić, uszlachetnić także produkcję poszczególnych części do tych samolotów. To się już dzieje w przypadku innych rodzajów broni. Dzisiaj najwyższe kierownictwo tej firmy potwierdziło mi, że polscy inżynierowie, polscy deweloperzy, programiści, inżynierowie komputerowi należą do najlepszych na świecie. My o tym wiemy. Chcemy, aby ten polski talent wprząc w produkcję amerykańskiego sprzętu. Zapytałem jednego z szefów firmy, jak wiele F-35 produkują rocznie. Mówi, że około 200. A więc potencjał, szanowni państwo, jest naprawdę ogromny. Oczywiście zamówienia idą z całego świata, ale chcemy, żeby te zamówienia Polski były jak najszybciej zrealizowane. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Ja przepraszam, nie wstanę, żeby nie zasłaniać tutaj kamerą. Dwa pytania. Wczoraj po
pańskim spotkaniu z wiceprezydentem Kamalą Harris pojawił się komunikat jej biura, że jednym z przedmiotów rozmów była potrzeba ścisłej koordynacji stanowisk USA i Europy wobec wyzwań ze strony Chin. Prosiłbym o rozwinięcie tego wątku. I druga kwestia, również w tle pańskiej wizyty przewodniczący Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, stwierdził, że europejscy przywódcy coraz bardziej angażują się w dążenie francuskiego prezydenta do strategicznej autonomii, tu cytat od USA. Unia Europejska nie może ślepo i systematycznie podążać za Waszyngtonem, a pozycja Emmanuela Macrona nie jest odosobniona wśród przywódców Unii Europejskiej. Także wygląda na to, że tworzy się pewien podział wewnątrz Rady Europejskiej na tle relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I pytanie, co jest jego źródłem i jakie kraje podzielają stanowisko, czy też spojrzenie Paryża, a jakie Warszawy. Dziękuję. Rzeczywiście wczoraj z panią wiceprezydent Kamalą Harris rozmawialiśmy również o Chinach. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest, aby wspólnota wartości transatlantyckich, wolność, solidarność, bezpieczeństwo, prawo do życia w wolności, żeby ta wspólnota wzmacniała się nawzajem. Żeby Stany Zjednoczone i Europa, bo to nie tylko Unia Europejska, powiedzmy sobie też wprost, że rola Wielkiej Brytanii tutaj jest ogromna i bardzo pozytywna. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ale jest częścią naszego systemu bezpieczeństwa, jest ważną częścią NATO. A NATO to najsilniejszy sojusz militarny w historii świata. To dlatego dobrze jest, aby i Stany Zjednoczone, i Europa razem znalazły właściwą odpowiedź na, co tutaj dużo mówić, wyłaniające się na horyzoncie zagrożenia ze strony chińskiej. I teraz druga część pytania pana redaktora. Szanowni państwo, były takie państwa w zachodniej Europie, które nie dostrzegły ryzyka rosyjskiego, lekceważyły ryzyko rosyjskie, które popełniały koszmarne błędy, tworząc powiązania gazowe, energetyczne pomiędzy Rosją a zachodnią Europą. Dzisiaj te państwa biją się bardzo mocno w pierś. Dzisiaj te same państwa przyznają rację rządowi Prawa i Sprawiedliwości, naszemu rządowi. Dlatego lepiej jest dmuchać na zimne. Lepiej jest pokazywać na różne ryzyka. My także chcemy żyć w pokoju, w spokoju i we współpracy z potężnym supermocarstwem, jakim są Chiny. Ale czy Chiny obronią nas kiedykolwiek, jak będziemy zagrożeni? Czy Chiny to jest to państwo, z którym naprawdę we wszystkich wartościach jest nam po drodze? Czy przywódcy zachodniej Europy uważają, że prawa człowieka, wolności, prawo do wolnych mediów to są wartości, które są we właściwy sposób przestrzegane w Chinach? Czy to są wartości europejskie, które niektórzy zachodni przywódcy chcą chronić? Na Radach Europejskich bardzo często podnoszę ten wątek, tę sprawę i bynajmniej nie jestem odosobniony. Nie znam dokładnie kontekstu wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej, ale mogę też powiedzieć, że słyszę coraz więcej głosów przywódców państw zachodniej Europy, że rzeczywiście trzeba być mądrym przed szkodą, a nie tylko po szkodzie, tak jak dzisiaj w odniesieniu do agresji rosyjskiej. Niektórzy przywódcy zachodniej Europy biją się w pierś po szkodzie, trochę za późno. Lepiej późno niż wcale, bo przyznają rację, zaczynają działać właściwie. Ale myślę, że ten wielki spór dzisiejszy to jest jedno wielkie wyzwanie, a wielki spór dnia jutrzejszego, jak będzie wyglądał świat za 5, 15, 25 lat, to rzecz godna naprawdę najgłębszego namysłu. I któż jak nie wspólnota transatlantycka może w takiej sytuacji budować wspólnotę wartości? Wspólnotę wartości, wartości suwerennych państw, takich wartości jak wolność, prawa człowieka, suwerenność, solidarność. Myślę, że to nas przede wszystkim łączy i o tym właśnie rozmawiałem z panią wiceprezydent Kamalą Harris. Michał Marszałek, TVN24. Panie premierze, pytanie krajowe. Chodzi o fundację związaną z Pawłem Kukizem Potrafisz Polsko. Czemu zdecydował się pan na przekazanie
pieniędzy dla tej fundacji. Szanowni Państwo, wszystkie programy, które finansujemy, podlegają bardzo jasno określonym zasadom i sądzę, że to jest wszystko na ten temat. Kryteria są jasne, procedury są też dla wszystkich jasne. Wszystkie programy są kontrolowane, nie mamy tutaj nic do ukrycia i cieszę się, że są programy bardzo proobywatelskie, takie, które zwiększają zaangażowanie ludzi. Martwi mnie trochę, że są stacje, które niestety są media, którym nie zależy na tym, aby zwiększyć zaangażowanie ludzi. Tak do tego zmierzały pytania dotyczące poprawek w kodeksie wyborczym przed paroma miesięcami i tego dotyczą również obecne pytania.